Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w okresie jeszcze wakacyjnym, w środku wakacji. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie. My dzisiaj spotykamy się z Panem Przewodniczącym Krzysztofem Kukuckim, z Panem Jarosławem Najbergiem, żeby Państwu zakomunikować, myślę, że ważną zmianę personalną, która zaszła w urzędzie. W związku z tym, że pan prezydent Jacek Wojciechowski wczoraj złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji zastępcy do spraw gospodarki komunalnej. Oczywiście tą rezygnacja została przyjęta. W związku z tym chcielibyśmy z panem przewodniczącym przedstawić państwu kandydata, właściwie już wiceprezydenta do spraw gospodarki komunalnej, pana Jarosława Najberga. Postać myślę, że Państwu doskonale znana. Pan Jarosław Najberg wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu przedsiębiorstwa Sanico, także mamy bardzo wiele dobrych doświadczeń w zakresie realizacji przez spółkę zadań własnych gminy miasta Włocławek. Chcę powiedzieć, zresztą Państwo sami na pewno to zauważyli, że pan Jarosław Najberg jest osobą młodą, jest przede wszystkim osobą, która ma cały bagaż różnych doświadczeń, zarówno w zakresie zarządzania, ale nie tylko, bo i z tego co pamiętam, też pan Jarosław Najberg ma doświadczenie w zakresie szkolnictwa wyższego, jest też nauczycielem akademickim, także jestem przekonany, że znajomość materii spowoduje, że w gospodarce komunalnej doskonale sobie poradzi, a zadań, jak Państwo wiedzą, nam oczywiście nie brakuje. Oprócz tego, że realizujemy cały czas te priorytety, które zostały przyjęte na początku kadencji w zakresie gospodarki komunalnej. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o zarządzanie przestrzenią miejską, o proces rewitalizacji. Jak Państwo wiedzą, ponad pół roku temu rozpoczęliśmy również bardzo ważne zadanie w zakresie budownictwa komunalnego. Mam na myśli tutaj przede wszystkim dwa programy, które zostały stworzone, których w dużej mierze autorem jest właśnie były pan prezydent Jacek Wojciechowski. Mam na myśli tutaj przede wszystkim budownictwo czynszowe i budownictwo komunalne. I jestem przekonany, że pan prezydent Jarosław Najberg sobie doskonale z tym poradzi. Ma wiele doświadczeń także i przemyśleń, także i w tym zakresie, jak Państwo wiedzą, została powołana do tego celu spółka komunalna pod nazwą Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. W tym zakresie oczywiście pracę będziemy kontynuować. Liczę tutaj na szereg nowych pomysłów, na dynamikę w pionie gospodarki komunalnej, żebyśmy mogli realizować te zadania, które sobie na początku sobie założyliśmy. To jest pierwsza informacja i drugą informację również dotycząca personaliów też chciałbym się z Państwem podzielić. W związku z tym, no, ze względów przede wszystkim zdrowotnych, też rezygnację złożył rzecznik pan Bartosz Kucharczyk. W związku z tym chcę też Państwa poinformować, że od 1 września pełnić tę funkcję będzie pani dyrektor Angelika Rzeklewicz. Zresztą Państwa też o tym jeszcze poinformujemy. Także jak Państwo widzą, no, w dużej mierze czynniki obiektywne spowodowały, że w środku lata mamy kilka zmian personalnych, no ale takie jest życie i dynamika rządząca też w dużej mierze samorządem terytorialnym, no, powoduje, że tych zmian dokonujemy. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, zmiana, która ma dzisiaj miejsce, jest to zmiana taka, jakby w sporcie przyrównać do zmiany w sztafecie. To znaczy Jacek Wojciechowski, który pełnił przez ostatnie miesiące funkcję zastępcy prezydenta, wywiązał się w zadań swoich w 100%. To o co był proszony, to przygotował. Ta faza wstępna tego, wydaje mi się, no, jednego z większych programów realizowanych w naszym mieście w ostatnich latach, programu Włocławskie Mieszkania, została przygotowana. Teraz czas na kolejnego w tej sztafecie. Ta sztafeta
jest dwuetapowa, więc liczę na to, że do mety już doprowadzi nas Jarosław Najberg, człowiek, który w ostatnich miesiącach mieszkańcom Włocławka dał się poznać jako osoba dynamiczna, pełna energii, ale też dysponująca odpowiednim potencjałem merytorycznym, który potrafi w codziennej pracy wykorzystać i to robi. Stąd też, wracając znowu do porównań sportowych, no, po dobrych wynikach w jednej dyscyplinie przerzucamy Jarosława Najberga do wieloboju. W tym wieloboju będzie musiał się sprawdzić, bo to już nie będzie tylko wycinek związany z gospodarką odpadami, tak jak w ostatnich miesiącach, ale również z całym szeregiem zadań związanych z gospodarką komunalną. Niewątpliwie to doświadczenie zdobyte w ostatnich miesiącach, ta wiedza się przyda, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie zmian związanych właśnie z gospodarką odpadami, w związku z tym tutaj te rozwiązania, które wymusza na nas nowe środowisko prawne, wymusza na samorządach wszystkich, również na naszym nowe środowisko prawne, będzie dobrze przygotowane przez zespół, który stworzy wokół siebie Jarosław Najberg. Ja chcę wrócić jeszcze do tego programu, o którym mówił pan prezydent, programu Włocławskie Mieszkania, czyli tej idei, która została przedstawiona w ubiegłym roku. Jest to idea, która będzie miała kolosalny wpływ na powodzenie rewitalizacji naszego miasta, rewitalizacji najstarszej części naszego miasta. Doskonale wiemy, że ten pierwszy etap odwracania miasta ku Wiśle w jakimś sensie przyniósł efekty. Bulwary, przystań, browar czy placówki oświatowe przyciągają mieszkańców Włocławka nad Wisłę. Dzisiaj musimy zadbać o to, żeby ta najstarsza część naszego miasta była dobrym miejscem dla mieszkańców do życia, do codziennego życia, do mieszkania, i tak też się stanie. Stąd też pilotażowy program na ulicy Stodulnej, pilotażowy, który będzie realizowany, zapoczątkowany już w tym roku, mieszkań czynszowych z dojściem do własności. Docelowo ulica Tumska, na chwilę obecną na ulicy Tumskiej jeszcze dwie nieruchomości, na tej południowej części Pierzei ulicy Tumskiej jeszcze dwie nieruchomości nie należą do miasta. Reszta już jest przejęta przez miasto, w związku z tym wydaje się, że maksymalnie w przyszłym roku rozpoczną się tam prace budowlane, które odbudują tą Pierzej południową ulicy Tumskiej, ale też wprowadzą nową jakość mieszkania w najstarszej części miasta. Tak jak powiedziałem, przyczyniając się wydatnie do osiągnięcia celów, jakie są postawione w programie rewitalizacji naszego miasta. Drodzy Państwo, ja jeszcze korzystając też z okazji, chciałbym serdecznie i publicznie tutaj podziękować panu prezydentowi Jackowi Wojciechowskiemu za ponad półroczną współpracę. Chcę też powiedzieć jednoznacznie, że to była współpraca znakomita pod każdym względem i w zakresie takich kontaktów interpersonalnych, ale przede wszystkim współpraca o charakterze merytorycznym, wielkie doświadczenie wyniesione w różnych firmach, w różnych jednostkach pana prezydenta Jacka Wojciechowskiego na pewno mocno przyczyniło się tutaj do wzbogacenia też i działalności, i oferty miasta. No, jest w dużej mierze też autorem tego sukcesu, który myślę za chwilę będziemy też konsumować w postaci właśnie budownictwa mieszkaniowego, o którym pan przewodniczący Krzysztof Kukucki wspomniał. Także bardzo serdecznie dziękuję i ufam, że współpraca także i między nami tutaj, pozostałymi zastępcami, panem prezydentem Jarosławem Najbergiem, układała będzie się podobnie. Dziękuję.
Szanowni Państwo, od przemawiania jest Pan Prezydent i Pan Przewodniczący, ja jestem od roboty. W związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, to będę z Państwem się komunikował w momentach, gdy będzie taka konieczność i potrzeba. Natomiast tak normalnie, codziennie będę ciężko pracował. Chciałem podziękować za to zaufanie, którym mnie Państwo darzą i że to zauważyliście, jak funkcjonuje Sanico i że te sprawy idą w dobrym kierunku, w związku z tym tak dalej będzie. Myślę, że oprócz gospodarki odpadami jest też wiele innych spraw w zakresie komunalnym, które należy zdynamizować. Będę to codziennie czynił. Będę też Państwa czasami prosił o to, żeby o tych sprawach mówić, bo oprócz tego, że coś dobrze w dobrym kierunku idzie, warto też ludzi o tym poinformować i warto liczyć na współpracę mieszkańców, tak? Bo tak naprawdę to mieszkańcy są naszymi pracodawcami, muszą być jakby jak najbardziej zadowoleni z tego, co się w mieście dzieje, a ta gospodarka, ogólnie rzecz biorąc komunalna, to jest to, co mieszkańców zwykle najbardziej interesuje i to jest ten obszar, który nie powinien boleć, a powinien ułatwiać życie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Chciałam pana prezydenta zapytać, bym można z panem Bartkiem Kowalczykiem, czy on zostaje w urzędzie, czy będzie jakieś stanowisko, czy nie będzie? Tak, oczywiście. Ta sprawa jest oczywiście otwarta, ale z uwagi na ogromne doświadczenie medialne pana Kucharczyka, oczywiście chciałbym, żeby w urzędzie nadal pracował i z tego, co mi wiadomo, innych planów nie ma. Panie prezydencie, jakie są motywy odejścia pana prezydenta Wojciechowskiego? Nie ma go tutaj z nami, zatem możemy sami go to zapytać. Tak, oczywiście, ja chętnie Państwu na to odpowiem. Tak jak mówiłem Państwu, wczoraj pan prezydent Wojciechowski złożył rezygnację ze swojego stanowiska. Wcześniej oczywiście rozmowy prowadził pan przewodniczący Krzysztof Kukucki. Ja też wczoraj odbyłem ponad godzinną rozmowę z panem prezydentem Wojciechowskim. Nie ukrywam, że ja mogę mówić za siebie, ale namawiałem, żeby pan prezydent Wojciechowski pozostał na swoim stanowisku. Jednak doszedł do wniosku, że swoją rolę wypełnił w tym zakresie, do którego się zobowiązywał. Mam na myśli tutaj przygotowanie dwóch spójnych koncepcji w zakresie budownictwa komunalnego, zorganizowanie działania też nowej spółki, która, jak Państwo wiedzą, została powołana. Znamy dokonania pana prezydenta Wojciechowskiego. Pytałem o motywy odejścia. Mamy uznać, że odszedł, bo uznał, że jego misja skończona? Dokładnie tak, dokładnie to, co pan redaktor powiedział. To zostało nawet wyartykułowane w rezygnacji w kilku punktach. Pan prezydent Wojciechowski uznał, że swoją rolę spełnił, no i doszedł do wniosku, że nie chcę powiedzieć, że czas pana prezydenta Wojciechowskiego się w urzędzie skończył, bo ja nie ukrywam, że liczę też na taką bardzo dobrą współpracę dalszą i dzisiaj mieliśmy spotkanie też z dyrektorami wydziałów, z panem prezydentem Najbergiem, z panem przewodniczącym Kukuckim i pan prezydent Wojciechowski zapewniał, że zawsze jest do dyspozycji, ma dużo czasu wolnego i chętnie będzie nas w różnym aspekcie, będzie wspierał nasze działania. Wyjdzie o schedę porucznika. Nie chciałbym, aby Państwo uznali, że źle przyjmujemy kandydaturę pani dyrektor. Nie o to chodzi. Chodzi o fakt łączenia przez nią dwóch bardzo ważnych funkcji, czyli dyrektora każdego wydziału oraz rzecznika prasowego. Myślę, że towarzystwo podzielą mój pogląd w tej sprawie. Możemy czuć się z tym źle, ponieważ przesyłany jest nam komunikat, że rzecznika praktycznie nie ma, a jedynie któreś z dyrektorów przy okazji będzie pełniło funkcję rzecznika. Jest to pomniejszenie rangi, roli rzecznika, czyli atak, niedogodność dla środowiska dziennikarzy. Jeżeli proporcje ułożyłyby się inaczej, odwrotnie, wówczas do takiego samego wniosku doszłoby towarzystwo związane z życiem kulturalnym miasta, że oto ich sprawami będzie kierować, zarządzać, troszczyć się o nich rzecznik prasowy, przy okazji pełniący funkcję dyrektora Wydziału Kultury. Czy pan prezydent nie rozważa, by jednak dwie osoby odrębnie pełniły te bardzo ważne funkcje bez straty dla dziennikarzy oraz dla środowiska związanego z miejską kulturą? Panie redaktorze, rozważam.
Dlatego też, tak jak powiedziałem na początku, pani dyrektor Żychlewicz będzie pełniła obowiązki. Nie wiem na jak długo, oczywiście to jest kwestia do ustalenia. Ja oczywiście nie ukrywam, że będę rozważał różne propozycje. Jest to na chwilę obecną sytuacja doraźna, wynikająca z potrzeby chwili i tak ją po prostu traktuję. Też nie ukrywam, że zresztą z panem Kucharczykiem również staraliśmy się realizować taki model, żeby też wiele, powiedzmy, takich informacji prasowych udzielane było państwu bezpośrednio przez dyrektorów wydziałów merytorycznych i myślę, że będziemy to kontynuować być może jeszcze w większym zakresie. Też chcę państwa uspokoić, że biuro prasowe zostaje bez zmian. Będzie ono w strukturze urzędu nadal funkcjonować, także ufam i mam nadzieję, że nie będą państwo odczuwali żadnego dyskomfortu ze współpracy z Urzędem Miasta. Gdyby taka sytuacja zaistniała, to oczywiście ja natychmiast będę reagował i bardzo proszę też o reakcję i ewentualnie sygnały, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Panie prezydencie, czy jest już kandydat na stanowisko prezesa Sanepidu? Czy będzie to ułożony konkurs, czy też pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami powoła kogoś z podjęciem procedury? Tak, oczywiście jest kandydat na prezesa zarządu przedsiębiorstwa Sanico. Ja na razie nie chcę uprzedzać faktów, dlatego państwo wybaczą, że jeszcze nie podam nazwiska. Jest to oczywiście powołanie prezesa zarządu, leży w kompetencji Rady Nadzorczej i z tego, co mi wiadomo, Rada Nadzorcza dzisiaj na ten temat będzie zapewne dyskutować i być może nawet podejmie decyzję o powołaniu nowego prezesa. Być może jeszcze dzisiaj. Ale ja pytam, to znaczy pan prezydent odpowiedział, Rada może ogłosić konkurs na to stanowisko, a może też, tak jak mówiłem, wyczuwając życzenia pana prezydenta, konkursu tego nie ogłaszać i powołać kandydata tego, którego pan prezydent sobie zamarzy. I właśnie o to pytam, czy konkurs, czy też takie wskazanie? Drodzy państwo, rozważamy różne ewentualności i też być może zostanie ogłoszony konkurs, być może zostanie powołany bezpośrednio prezes zarządu przez Radę Nadzorczą, która no, wykorzysta, powiedzmy, swoje uprawnienia wynikające z kodeksu spółek handlowych. No tak, ale pan prezydent zapowiada, że być może jeszcze dzisiaj będzie nowy prezes. To nie da się. No więc sytuacja jest otwarta, a Rada Nadzorcza podejmie decyzję. Ja chciałabym pana szefa zapytać, bo nie zapominajmy, że mamy nie tylko nowego wiceprezydenta sprawy spółki komunalnej, ale też nowy zarząd miejskiego budownictwa mieszkaniowego. Rozumiem, że ta pani prezes poprzednio się nie sprawdziła i czemu akurat pani Figelstolpon, którą my znamy jako dyrektor Wydziału Lokalówki? No właśnie dlatego, pani redaktor. To jest to doświadczenie. Nie powiedziałem, że pani prezes się nie sprawdziła, bo wykonała też swoją pracę, za to otrzymała wynagrodzenie, więc tutaj jest sytuacja jasna. Natomiast faktycznie pani Figel-Stolzmann pełniła funkcję dyrektora wydziału przez kilka lat, w związku z tym ma doświadczenie, którego nie da się nie docenić. To doświadczenie w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wiedzę, umiejętność poruszania się w środowisku prawnym. W związku z tym wydaje się, że dla zwiększenia efektywności tej spółki ta kandydatura była odpowiednia. Natomiast decyzję tutaj też podjęła Rada Nadzorcza. Ja się wypowiadam w swoim imieniu. Uważam, że takie względy zadecydowały, ale o szczegóły należałoby spytać osoby, które podejmowały decyzję. Dziękuję.